Jest wokół komisji wiele dyskusji, jest wokół komisji wiele protestów, jest wokół komisji też i wiele nieprawd, które się pojawiły w mediach, wynikających po części ze złej woli, z próby storpedowania komisji, a po drugie, niestety, też i z braku wiedzy i profesjonalizmu komentatorów. Otóż, proszę Państwa, chcę powiedzieć jasno i wyraźnie. Ta ustawa przewiduje możliwość odwołania się od werdyktu komisji do sądu. Przewiduje, ponieważ taką formułę przewiduje ogólnie polski system prawny w tej postaci, że od każdej decyzji administracyjnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I to jest ogólna reguła. W związku z powyższym nie trzeba było w tej ustawie wprowadzać takiego rozwiązania, jeżeli ustawodawca zamierzał wprowadzić zasadę, że ta skarga obowiązuje na zasadach ogólnych, ponieważ ona po prostu obowiązuje i już. W związku z czym w tej postaci, w której dziś ta ustawa jest, każdy może się od takiej decyzji wydanej przez komisję odwołać do sądu administracyjnego. W istocie zatem nie ma żadnych wątpliwości dla żadnego uczciwie patrzącego prawnika i znającego się na rzeczy, że droga sądowa w tej sprawie istnieje. Czy droga administracyjna, w sensie sądowo-administracyjnym, jest tutaj drogą adekwatną w sytuacji, gdybyśmy wzięli pod uwagę specyfikę działania sądów administracyjnych, które zajmują się badaniem tylko i wyłącznie legalności, a więc zgodności z prawem wydanych decyzji i działania organów administracji publicznej, nie mogą badać sprawy merytorycznie. I to jest między innymi jeden z tych zarzutów, które są w tej ustawie stawiane, że to zdaniem niektórych komentatorów może stanowić naruszenie konstytucji. Przygotowałem nowelizację ustawy, cały szereg przepisów, które w tej ustawie regulują dodatkowo albo zmieniają te zagadnienia, które wzbudzają największe kontrowersje, które są zakłamywane bardzo często w mediach. I teraz, proszę Państwa, ta nowelizacja zostanie złożona przeze mnie dzisiaj. Dzisiaj jeszcze do laski marszałkowskiej, jak to mówimy, trafi prezydencki projekt ustawy zmieniającej ustawę o komisji w sprawie badania wpływów rosyjskich. Będzie to nadal komisja, która będzie komisją zewnętrzną wobec parlamentu, bo nie chcę, aby uległa dyskontynuacji po wyborach parlamentarnych, kiedy będzie nowy parlament. Ma działać nadal, takie jest moje założenie, ale chcę, żeby w tej komisji nie było członków parlamentu i będzie to w mojej propozycji wyraźnie zapisane, że ani posłowie, ani senatorowie w tej komisji zasiadać nie mogą. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, kwestia sądu administracyjnego, który wzbudził kontrowersje, również proponuję, aby została zmieniona i proponuję, aby środek odwoławczy od decyzji podejmowanej przez komisję kierowany był do sądu apelacyjnego. Przy czym dodatkowo jeszcze, aby rozwiać już wszelkie możliwości, jako sąd wskazany jest sąd apelacyjny w Warszawie, ale w przypadku, gdyby osoba, której dotyczyło postępowanie przed komisją i której dotyczy decyzja wydana przez komisję, życzyła sobie inaczej, to według jej życzenia właściwym sądem może być także sąd apelacyjny ustalony ze względu na miejsce jej zamieszkania. Żeby nie było, że tylko i wyłącznie sąd apelacyjny w Warszawie, ktoś, kto staje przed komisją, ktoś, kogo dotyczy sprawa przed komisją, będzie mógł sam zdecydować, czy chce, żeby to był sąd apelacyjny w Warszawie, czy też chce, żeby był to sąd apelacyjny właściwy dla jego miejsca zamieszkania. A więc nie sąd administracyjny, tylko sąd powszechny z możliwością również wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu wydanego w pierwszej instancji, bo sąd apelacyjny będzie tutaj działał jako sąd pierwszej instancji. To jest moja druga propozycja tej ustawie. Trzecia propozycja dotyczy kwestii, która wzbudziła najwięcej kontrowersji. Otóż, proszę Państwa, dotyczy środków tak zwanych zaradczych, które zostały w tej ustawie wprowadzone, między innymi w istocie zakaz sprawowania funkcji,
zakaz dostępu do informacji tajnych, zakaz objętych tajemnicą państwową, zakaz, proszę państwa, posiadania broni. To, co przede wszystkim wzbudziło takie kontrowersje, zakaz sprawowania funkcji, który był również natychmiast łączony z tym, że to ma być także i w efekcie skutkować tym, że nie będzie można startować w wyborach. Otóż, proszę państwa, nic bardziej mylnego i dziękuję, że Państwowa Komisja Wyborcza od razu to sprostowała. Kwestii startu w wyborach nigdy ta ustawa nie dotyczyła i bardzo dobrze dotyczyć absolutnie nie powinna, bo start w wyborach jest prawem każdego obywatela. Oczywiście w granicach określonych konstytucją. Natomiast ja, proszę państwa, proponuję, żeby te środki zaradcze zostały zlikwidowane. I proponuję, aby na ich miejsce pozostało tylko stwierdzenie komisji, że osoba, wobec której ustalono, że działała pod rosyjskimi wpływami, że taka osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Element, który już obecnie jest w ustawie, ale żeby on był głównym jakby przedmiotem stwierdzenia komisji, jeżeli komisja ustali wpływ rosyjski. Już mówię dlaczego. To usuwa bardzo wiele kontrowersji, które się pojawiają wobec tego, co obecnie jest zaproponowane w ustawie i mam nadzieję, że uspokoi również przynajmniej niektórych publicystów. Co do polityków, przede wszystkim opozycji, tych, którzy najgłośniej krzyczą, proszę bardzo, jest to sprawdzam. Czy państwo rzeczywiście uważacie, że komisja będzie działała źle, czy też po prostu boicie się stanąć przed komisją ewentualnie i złożyć przed nią zeznania? Opowiedzieć, co, w jaki sposób i dlaczego robiliście na oczach opinii publicznej. Bo równocześnie wzmacniam tymi poprawkami, które składam do ustawy, rzecz, która jest dla mnie najistotniejsza, a mianowicie transparentność działania tej komisji. Praktycznie wszystkie działania komisji, w szczególności rozprawy przed komisją i przesłuchania przed komisją, będą jawne. Poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy będą dotyczyły bardzo wysokiej klauzuli tajemnicy państwowej. Poza tymi wyjątkowymi sytuacjami, wszystkie inne działania komisji, w szczególności wtedy, kiedy przed komisją będą stawały osoby przesłuchiwane, czy też te, których dotyczą sprawy, będą jawnymi, bo dla mnie najistotniejszą sprawą w demokracji jest to, tak jak zresztą mówiłem w poniedziałek, i najważniejszą w ogóle drogą działania takiej komisji jest to, aby publika, czyli my wszyscy, obywatele Rzeczypospolitej, mieli dostęp do informacji, które z tej komisji pochodzą w sposób bezpośredni. Każdy, kto chce, będzie mógł w mediach zobaczyć transmisję, wysłuchać na własne uszy pytań, które padają, zobaczyć, jak zachowują się członkowie komisji, jak zachowują się ci, którzy przed komisją stają i na tej podstawie samemu wyrobić sobie zdanie co do tego, w jaki sposób funkcjonowało państwo polskie w okresie danych rządów, w jaki sposób ktoś sprawował funkcję publiczną, jakie jest jego podejście do kwestii interesu państwowego i tych wszystkich kwestii, które są w istocie ważne. Uważam, że jest to prawo każdego obywatela do tego, żeby takich zagadnień wysłuchać. A więc transparentność i jeszcze raz transparentność.